Wieczne bezpieczeństwo wierzącego. Biblia uczy, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Raz w Chrystusie, zawsze w Chrystusie. Ewangelia według Łukasza, 22 rozdział, 31 do 32 wersetu, zawiera takie słowa. I rzekł Pan: Szymonie, Szymonie, oto szatan zapragnął was, aby przewiać jak pszenicę. Alem ja prosił za tobą, aby nie ustała wiara twoja, i ty, kiedyś nawróciwszy się, utwierdzaj braci swoich. Czyli widzimy jednoznacznie, Słowo Boże przedstawia nam tą sprawę. Pan rzekł: Szymonie, Szymonie, oto szatan pragnął was mieć, aby was przesiać jak pszenicę, ale ja modliłem się za wami, aby nie ustała wasza wiara, a kiedy się nawrócicie, wzmacniajcie waszych braci. Wygląda na to, że Pan powiedział Piotrowi, że upadnie i będzie musiał zostać zbawiony na nowo, ponieważ był już nawróconym człowiekiem, kiedy Pan mu to powiedział. Mamy tego wyraźne świadectwo w Ewangelii Jana 6:68, Jana 6 rozdział, 68 werset. I odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. I myśmy uwierzyli i poznali, żeś ty jest Chrystus, Syn Boga żywego. Oraz Mateusza 16, rozdział 15 do 17 wersetu. 16 rozdział od 15 do 17 wersetu. Rzekł im: a wy za kogo mnie poczytujecie? A odpowiadając, Szymon rzekł: tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. I odpowiadając, Jezus rzekł mu: błogosławionyś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, ale Ojciec mój, który jest w niebiesiech. Jeśli miał się nawrócić po raz drugi po upadku, oznacza to, że Piotr miał utracić swoje zbawienie, ale je odzyskać. Dlatego człowiek, nawet apostoł, może utracić swoje zbawienie. Taka jest argumentacja utracalników. Oczywiście jest ona fałszywa. To nieporozumienie jest klasycznym przykładem posiadania z góry przyjętej błędnej hipotezy, idei dotyczącej doktryny. Błędem jest myślenie, że nawrócenie jest równoznaczne ze zbawieniem. Konwencjonalna teologia ewangeliczna mogłaby powiedzieć, że tak jest, ale Pismo Święte nie popiera tej idei. To nieprawda. Nawrócenie oznacza po prostu zwrócenie serca ku Bogu. Kiedy człowiek zwraca się z wiarą do Pana i zostaje zbawiony, jest to nawrócenie. Na przykład w Tesaloniczan. Nawrócili się do Boga od bożków, 1 Tesaloniczan 1:9, ale jeśli ktoś w swoim sercu odwróci się od Pana i wejdzie na drogę grzechu w swoim życiu, będzie musiał ponownie się nawrócić. I to znajdujemy w Jakuba, 5 rozdział, 19 werset. Jakuba, 5 rozdział, 19 werset. Bracia, jeśli kto z was zboczy od prawdy, a nawróci go kto, niechże wie, że kto odwróci grzesznika od błędnej drogi jego, zachowa duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Widzimy tutaj wyraźnie, że nawrócenie ma
miejsce za każdym razem, gdy zbawiona osoba, raz na zawsze zbawiona, po tym, gdy upadła, ponownie zwróci się do Boga. Oznacza to, że jego serce będzie musiało zwrócić się ku Panu i zostać przywrócone. Dlatego nawrócenie może być wykorzystane do pierwszego zwrócenia się osoby do Boga w celu zbawienia oraz do wszelkich późniejszych zwróceń się do Pana, których osoba może dokonać, jeśli zawiedzie, odwróci się od Niego, od Pana w sercu. Większość tłumaczeń oddaje nawrócony w Łukasza 22, 32 jako przywrócony, nawrócony lub zawrócony. Pomaga to odróżnić to jako przywrócenie wierzącego, a nie jako drugie zbawienie jego duszy. Ale w oryginalnym języku jest to to samo słowo i może być użyte zarówno do pierwszego zwrócenia się do Boga w celu zbawienia, jak i do przywrócenia komunii duszy wierzącego. Jest to zapisane jako epistrepsas. Możemy to tutaj zobaczyć. Epistrepsas, czyli zawrócisz, nawrócisz. I to jest wyraźne, że Pan po prostu powiedział Piotrowi, że po upadku będzie musiał odnowić jego duszę, będzie musiał odnowić swoją duszę. I to widzimy między innymi w Ewangelii Łukasza 22, 62, Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, 62 werset. I Piotr wyszedłszy precz, gorzko płakał. A także Łukasza 24, 34. Łukasza 24, 34. Powiadających, że wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi. Oraz, jak macie życzenie, przeczytajcie cały rozdział 21 Ewangelii według świętego Jana. Dziękuję za uwagę. Proszę pamiętać, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Słowo Boże nigdzie nie pozostawia żadnych wątpliwości co do tego, że każdy, kto jest raz w Chrystusie, jest zawsze w Chrystusie. Jeśli jeszcze nie jesteś pewien, że jesteś zbawiony, uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, a zostaniesz zbawiony raz na zawsze, bo tylko wiara w Pana Jezusa daje zbawienie.